Dzień dobry, witamy wszystkich Państwa z Bychawskiego Centrum Kultury. Wracamy do serii opowiadań, opowieści o Bychawie, do tej serii, którą rozpoczęliśmy w 2021 roku. Dzisiaj odwiedził nas gość wyjątkowy, który Bychawę pamięta od zaraz powojennego okresu. O tym wszystkim za chwilę Państwu opowie, a dotarł do nas dzisiaj pan Zdzisław Gomułka. No, korzystając z naszego spotkania, to pragnę cośkolwiek wpierw o sobie powiedzieć. Więc nazywam się Zdzisław Gomułka. Urodziłem się 1 sierpnia 1924 roku we wsi Maryniów, gmina Milejów. To jest Maryniów odległy od Milejowa, gdzieś około 8 kilometrów. Mój ojciec posiadał w tej wsi duże gospodarstwo rolne. Ja, mając 3 lata, zmarł mój ojciec. Wówczas moja mama nie mogła być na tym, w tym okresie, prawda? Wyjechała z gospodarstwa tego na Kresy Wschodnie, do miejscowości Stołpce, tuż nad samym Niemnem. To teraz obecna Białoruś. To od granicy dawnej sowieckiej to jest jakieś, no, w niektórych miejscach 8 kilometrów od granicy sowieckiej. Ja tam przebywałem ten okres, prawda, młodociany. I w okresie w 1932 roku zmarła moja matka, mając ja 8 lat. Ja wtedy zamieszkałem u swojego wujka, to jest matki brata, który również opuścił Milejów, a zatrudniony był przy budowie koszar wojskowych, tak zwany Korpus Ochrony Pogranicza. No i ja z tej rodziny się wychowałem. Przeżyłem okres okupacji sowieckiej, no i przyszedł okres okupacji niemieckiej. W tym okresie niepełna 2 lata, okres partyzantki, oddział partyzancki. Następnie Ludowe Wojsko Polskie na froncie. Z frontem, prawda, już kończyła się wojna, to w Koszalinie odbywałem dalszą służbę wojskową. Do cywila zostałem zwolniony w sierpniu 1946 roku. Nie mając nigdzie wyjścia do cywila, więc nawiązany miałem kontakt z moją przyrodnią siostrą, która w tym czasie zamieszkiwała w Bychawie, a jej mąż był sekretarzem Urzędu Gminy. I, no, ja do tej siostry przyjechałem i w tej rodzinie z siostrą, prawda, zamieszkałem. I od tamtej pory, prawda, jestem już w Bychawie. Nieustannie od 1946 roku. Od 1 stycznia 1947 roku już byłem w Bychawie. Od 1947 roku. No co w Bychawie, co ja wtedy zastałem, Bychawę. Bychawa była wtedy powojenna. To wyłącznie środowisko rolnicze było. Owszem, było parę warsztatów takich jak Kowalskie, 4 kuźnie kowalskie, 2 warsztaty ślusarskie, 1 krawiec warsztat, 2 krawców, szewców, prawda. A resztę rolnicy. Było trochę tej drobnej ludności, która się zajmowała, no, przeważnie albo robocizną, gdzieś względnie handlem, prawda. Panie Zdzisławie, przyjeżdża pan zimą 1947 roku do Bychawy. Jakie pierwsze wrażenie? To miasto już po tej wojnie to troszeczkę wrażenie było odbudowane, czy takie zniszczone, zapuszczone? Więc wrażenie tak, jak przyjechałem, nie było elektryczności w ogóle w Bychawie. Nie było.
tylko lampy naftowe, prawda? No poza tym, co było dużo domków, bardzo dużo domków, jeden przy drugim, narodowości żydowskiej, których po prostu opuścili te domy, prawda? I to zostały te domki takie zrujnowane już, prawda? To tylko nadawiały się przeważnie do rozbiórki. Owszem, tu gdzie był rynek koło kościoła, to były dookoła murowane domy, nawet piętrowe, to wszystko to żydowskie było. Tu zostało zajęte przez Polaków już wtedy? Wszystko zajęte było przez narodowość tutejszą, bychawską. A Żydów już nie było, prawda, bo w 42 roku, przy końcu drugiego, Żydów wszystkich wysiedlili ich do Bełżyc, a w Bełżycach podobno ich rozdzielili na te, a to do Bełżca, a to i do innych lagrów i tak dalej. Do innych obozów koncentracyjnych. Geta w Bychawie nie było, tylko wszystkich Żydów spędzili i całe żydostwo maszerowało wtedy, prawda? Tak przynajmniej opowiadała ta ludność bychawska, jak tutaj... Jak pan przyjechał. Jak ja przyjechałem. No i oczywiście wrażenie takie, że no po prostu no było, prawda, jeszcze tak ze trzy takich lokali żywienia zbiorowego z wyszynkiem wódki, prawda, to takie drobne. Sama budynek gminny, to był stał, prawda, nie, bez przybudówek, jak teraz obecnie bank jest, prawda, względnie przybudówka tu od partyzantów, tylko ten budynek z zewnątrz nieotynkowany, prawda? On był rozpoczęty, budowany tuż przed samą wojną, a natomiast zakończenie jego budował, kończył jego niejaki, tutaj był niemiecki Foldeutsch, który był wójtem gminy, już za Niemców. I on jego wykończył ten budynek. W okresie tej okupacji niemieckiej ten budynek został wykończony. A panie Zdzisławie, jak pan tutaj przyjechał w 1947, podjął pan jakąś pracę od razu? Więc jeżeli chodzi o pracę, więc ja byłem zatrudniony od marca, od 1 marca 1947 roku w urzędzie gminy. Mój szwagier to był sekretarzem gminy, prawda, czyli mojej siostry mąż. Wtedy było nas 11 z wójtem, 11 pracowników, 11. A Sołec było 22, także gmina była obszerna. No i oczywiście bez świata, bez niczego. Wówczas co? W pierwszym rzędzie, no jak ja zatrudniony byłem, to ciekawy byłem w ogóle, ile było ludności w ogóle przebiegało przez to. Więc byłem zatrudniony przy referacie meldunkowym. Jeszcze były te księgi takie dawniejsze, meldunkowe, prawda. I obliczyliśmy, że przed samą wojną stale zamieszkałych było narodowości żydowskiej 6012 osób. 6012. W samej Bychawie. Nie gminie, tylko w samej Bychawie. Bo więcej Żydów nigdzie nie było, tylko w samej Bychawie. Więc te wszystkie zabudowania, począwszy tu od sklepu, gdzie zegar jest, prosto hen tam na kościół i tak dalej, i na dole, tu gdzie łaźnia kiedyś była, i wzdłuż tej, to wszystko było żydowskie, prawda. Także tu gdzie Luterka, jak mówiłem, sklep, to była gmina żydowska. Oni mieli, później Kierkut był ten, co teraz magazyn jest, prawda, on stoi. No. Natomiast były żydowskie cmentarze. To jeden był na dole tutaj, zaraz w samej Bychawie, a drugi był za budynkiem, gdzie rzeźnia była. Na polu tam. To już był nowy, a tutaj był stary zabytkowy. Cmentarz. Te pomniki, z tych, tak jak przyjechałem,
to były wyłożone z żydowskich pomników chodnik, tutaj jak teraz jest ten skwerek tutaj naprzeciwko banku i tak dalej. Mhm. To był ten chodnik wyłożony tego. Jak powiedziałem, że wróg to tylko był przez ulicę, znaczy się brukowana droga była od Niedźwicy poprzez Szczyżywice do Bychawy i w tym czasie była ulica 22 lipca, to kończył się bruk tutaj jak tak zwana Poladówka, do tej bychawskiej Poladówki. I tu, gdzie zamieszkali, był Koszczewa, to w tym miejscu się kończyło. Tu było koniec. Już dalej jak Cegielnia, prawda, była i tak dalej, to już nie było bruku wcale. Wszędzie były polne drogi. A panie Zdzisławie, czyli tak, a w którym roku ta elektryczność została doprowadzona do miasta? Teraz tak, jeżeli chodzi o elektryczność, nikt się nie zajął tym, tylko tam sam sekretarz, ten mój szwagier. On nazywał się Jędruszak Jan. Zajął się elektrycznością. Nie było w ogóle elektrycznością, zajmowało się w Niedźwicy była ta stacja elektryczności, która budową się zajmowała. Ale nie mieli materiału na słupy, więc ten sekretarz kupił trochę lasu w Stare Wsi na słupy, prawda? No i trochę lasu w Dąbrowie. Ja sam jeździłem po te słupy do Dąbrowy, prawda, jak już pracowałem. Końmi wtedy się jeździło po te słupy? Tylko końmi. Samochodu w ogóle żadnego nie było w Bychawie. Za wyjątkiem jednego pana Sowy, który posiadał tą cegielnię. To on tylko miał taki osobowy samochodzik swój, a tak tylko wszystko było konne. No i te słupy przerabiali, prawda, już w Niedźwicy i elektryczność ta dopiero budowała tutaj. W każdym razie w 1948 roku, dopiero światło zabłysnęło w Bychawie. A panie Zdzisławie, później do roku 55-56 cały czas mamy gminę. Jak ta gmina funkcjonowała jeszcze przed tą reformą, kiedy Bychawę przekształcono na powiat? Więc tak, jeszcze o samej budynku gminy. Przy budynku gminnym stały zabudowania drewniane. Kiedyś tutaj zaraz od frontu naprzeciwko sklepu tego, gdzie zegar, stał budynek drewniany, gdzie była stara gmina kiedyś, bo w tym drewnianym budynku. A z tyłu były zabudowania drewniane, gdzie mieszkał woźny, a druga część pomieszczenia to był areszt gminny kiedyś. Gmina miała swój areszt, prawda. Później już jak została ta gmina murowana, no to pustko stało. Dopiero w 1948 roku powstała gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bychawie. I zajęła te budynki pod swoje tego. Pod swoją działalność. Na swoją działalność. Natomiast tu, gdzie pod zegarem ten sklep, to był sklep jedności, spółdzielni jedności. I ta jedność połączyła się z Samopomoc Chłopską i gminna spółdzielnia Samopomocka przeszła z tego budynku drewnianego do budynku tego. I już gmina spółdzielnia tutaj była. Zaczęła funkcjonować. I jeszcze co? Jeżeli chodzi o sam budynek gminy, to tutaj, gdzie sala teraz komunikacji jest, to był urząd gminy, tylko na tej sali. Poza tym była ta sala duża, prawda, gminy, to była sala na różne zebrania i ale tak dalej. Ale to mówimy teraz o budynku, tak, budynek ten komitetu był budowany później, prawda?
Mówimy cały czas o budynku Urzędu Gminy dzisiejszym, bez dobudówek, czyli bez łączy, bez banku. Jeszcze mówię, bez tego, jak była gmina jeszcze, nie było miasta. Więc, prawda, tu był Urząd Gminy. A tu później znów, tu gdzie te dwa pokoje są, jak sala ta konferencyjna, w tym korytarzyku, to pierwszy pokoik to był Urząd Stanu Cywilnego, a w drugim pokoiku moje mieszkanie było. Natomiast w gminie na górze byli lokatorzy. Jeden zajmował dwa pokoje na górze, dyrektor gimnazjum, Rubaj nazwiskiem, pan Rubaj. Później pan Frączek Stefan, główny księgowy gminy. I pan Chrząszcz też. No i prawda, sekretarz swoją rodziną też zajmował. Jednym z góra była to lokatorzy, a na dole to tylko była tak, Urząd Gminy był. Tyle było o tej gminie, prawda. Później, no, dowiedzieliśmy się, że w roku 1955 ukazało się zarządzenie, że w roku 50, w 1950 nastało w państwie takie rozdrobnienie tych urzędów. Już gminy przestały istnieć, tylko prezydia gromadzkich rad narodowych. I sama Bychawa gmina została rozparcelowana i była tak, gmina, gromadzka rada Bychawa, Gałęzów i Olszowiec. To te trzy gromadzkie rady były już, prawda, wtedy, a gmina. Natomiast sam budynek gminny, jak jeszcze miał powstać powiat w 1955, już zajął komitet partyjny cały budynek. A natomiast gromadzką radę przesiedlili do budynku przy mleczarni. Kiedyś był to Wojtyszkiewicza i Buczka budynek, a obecnie Gierczyńscy tam zamieszkują. W tym budynku. W tym budynku. I na dole to jedna część, lewa część to była prezydium gromadzkiej rady, a druga część to później, jak już powiat był, to Wydział Zdrowia miał prawą stronę. Jednym słowem, budynek zajął ten komitet, a nas, a gromadzką radę przesiedlili tam. Co by jeszcze? No i później mamy rok 55, czyli reformę i tworzy się... Reforma była tych właśnie gromadzkich. No i tworzyły się te gromadzki. Powiaty. Później w 55 roku okazało się, że w 56 roku od 1 stycznia będzie w Bychawie powiat. No, Bychawa wtedy była, prawda, miała te możliwości, że zabudowa była jako taka, prawda. Co duże targi były tutaj, targi, prawda, i tak dalej, także było tutaj możliwość, prawda, tego powiatu stworzenia. I pierwsza siedziba powiatu gdzie była, panie Zdzisławie? I pierwsza siedziba powiatu. Teraz tak, w 55 roku, w grudniu, ja już dostałem angaż z Urzędu Wojewódzkiego od wojewody na sekretarza Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. I do mnie z Urzędu Wojewódzkiego dodano dwóch pracowników, jeden pan Jabłoński i jedna pani rzeźnik Zofia. I Jabłoński Mieczysław. Troje nas w banku dostaliśmy pokoik na samym piętrze. W banku spółdzielczym. W banku spółdzielczym, pokoik, prawda? I my w trójkę urzędowaliśmy. Dali nam wykaz, jakie gromadzkie rady będą należeć do powiatu, prawda? I nam trzeba było organizować radnych do powiatu. To żeśmy jeździli w trójkę po gromadzkich radach, robiliśmy sesje radnych gromadzkich i wyłanialiśmy, prawda, i były wyłaniane kandydaci, wyłaniani byli do powiatowej rady, na radnych powiatowej rady.
No i prawda, stworzyliśmy także pierwsza rada, posiedzenie rady, no to oczywiście sala konferencyjna była tu w komitecie, no na tej sali była to, została wybrana, radni już, powiat się już prawie zaczął i wybrano przewodniczącego rady, prawda, i wybrano przewodniczącego prezydium powiatowej rady. Na prezydium powiatowej rady wybrano pana Kifra Kazimierza, prawda, no, a jako sekretarz i tak dalej, to byli z urzędu już tego. Nadani. Tak, także nie byli wybierani. I jednym słowem zaczęło się urzędowanie. I gdzie ten, i co, jak się już powstał ten powiat, trzeba było te wydziały tworzyć. Więc te różne wydziały, które powinny być w powiecie, zlokalizowano w Spółdzielczym Banku Ludowym. Bank Ludowy to tylko miał tą główną salę, gdzie ta kasa, o jedną, a resztę budynku, góra i dół, prawda, to była do dyspozycji powiatowej rady. W tym czasie zaczęto budować budynek dla prezydium powiatowej rady. Mówimy o komitecie. Nie, przepraszam, mówimy o budynku dzisiejszej przychodni. Komitet to był w tym, nie zajmował do końca, prawda, powiatu zajmował ten budynek gminny. A zaczęto budowę, gdzie teraz szpital jest. Tak jest. To ten budynek na prezydium powiatowej rady. I to było w moim resorcie, musiałem dopilnować, prawda, żeby to szybko było tam budowane. No. W każdym bądź razie w 56 roku już ten budynek był oddany prawie do użytku. A panie Zdzisławie, właśnie, bo tu tak różnie ludzie opowiadają o tym, dopóki ten budynek nie został wybudowany, te poszczególne wydziały, gdzie one miały swoje siedziby? Bo tak, mówię, w banku. W banku. Banku? Na przykład, niektórzy mówią o drewnianych barakach tutaj naprzeciwko liceum, że tam się coś A teraz mieściło. Był budowany barak dla wydziału rolnego tam był. Czyli w tym drewnianym baraku był wydział rolniczy. Tylko rolniczy, prawda. Tu, jak mówię, Wydział Zdrowia to był razem... Obok mleczarni, w kamienicy. W tej kamienicy, tak. No następnie gdzie tam jeszcze? No to tak przeważnie tutaj się mieściło. To skąpo to było, to prawda tego. Także na razie się mieścili. No pobudował się ten budynek już prezydium powiatowej rady. No to już prawda ten powiat przyszedł tam. Aha, a w tym czasie, jak w banku był prezydium, to komenda powiatowa Milicji obywatelskiej. Milicji obywatelskiej zajęła budynek po gminnej spółdzielni, tu pod zegarem. Pod zegarem. Cały budynek, prawda. A gminną spółdzielnię przesiedlili do byłego majątku Skawińskiego, bo tych budynków, tam gdzie ten majątek był. I tam gminna spółdzielnia była wtedy, prawda. No i kto tu jeszcze tak... A panie Zdzisławie, bo nie było wówczas jeszcze, bo to dopiero w okresie, kiedy był powiat, wybudowano powiatowy dom kultury, tak? A to zaraz. Ale do tego dojdziemy. Po kolei. A wcześniej, właśnie zanim ten budynek powstał, jakieś zabawy, dancingi, spotkania, czy to się odbywało w Bychawie, czy gdzieś miało to miejsce? Więc... Czy pan jako... Więc no, osoba jeszcze, wtedy na stanowisku w takich imprezach uczestniczył. Więc jeszcze powiem, dopóki powiat powstał, jeszcze była gmina w Bychawie, był Bank Ludowy, tutaj gdzie sklep chemiczny teraz jest, gdzie sklep chemiczny w podwórzu, gdzie GS był. To w tym był bank, tak zwany... No, dom ludowy. Dom ludowy. Dom ludowy. No, kiedyś przed wojną to w tym lokalu to się bawili przeważnie z majątku, prawda,
ci obszernicy. Tak, no bo to należało do jedności, prawda? Tak. To było własnością jedności. W każdym razie do gminy należało. Bo to jak ksiądz pobudował, to prawda, budował już te budynki tamte. I to do gminy, i gmina... No i po wojnie to przeszło do gminy, tak, do spółdzielni. I to jeszcze gmina, chociaż spółdzielnia była już, to gmina tym zawiadowała, tym lokalem, prawda. O. A jeszcze co, w 50 roku ja... Póki zostałem tym sekretarzem powiatowej rady, to w 50 roku przeszedłem jeszcze, byłem prezesem gminnej spółdzielni. W 50 roku. To byłem tym drugim, bo pierwszym prezesem był Wojtuszkiewicz Roman, a ja później po nim, on był tylko rok czasu, ja po nim przejąłem, prawda. I prawda, musiałem rozbudowywać tutaj, gdzie te meble i tak dalej, i tak dalej. To wytwórnie wód gazowanych robiłem, prawda, na początku. Czyli ona później... w którym roku zaczęła działać ta rozlewnia wód? W 51 roku gdzieś tak. Okej. Bo to ja już budowałem, to prawda. Później masarnia. Dalej ciągłaś tu, prawda, tego. No także i powstał ten, i jeszcze został ten Dom Ludowy, prawda, kultury ten. Ostatnio już nie było tego, to kino objazdowe przyjeżdżało, objazdowe, a później zrobili tu w tym kino, już stałe kino, w tym budynku Domu Ludowego. No i tu odbywały się zabawy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I następnie co? Jak się pobudował ten dom Prezydium Powiatowej Rady, to Komenda Powiatowa Milicji zaczęła budować, prawda, zaraz za tym, za... gdzie ośrodek, gdzie przychodnia. Czyli dzisiejszy budynek policji, tak? Nie dzisiejszy. Nie. Zaczęli budować tutaj. Coś im tu nie odpowiadała to lokalizacja. Przeszli na inną lokalizację, tam gdzie teraz jest policja, gdzie jest ten budynek, prawda. I tam już postawili. A tu fundamenty tego, no to wtedy, prawda, powiatowa rada kończyła ten budynek i powstała przychodnia zdrowia. Czyli dzisiejsza przychodnia zdrowia? I ta przychodnia zdrowia, to też było tam parę takich wydziałów, prawda? No już wydział zdrowia tam poszedł, prawda? Później tam inne jeszcze, także było parę lokali już do dyspozycji powiatu. O. Czyli, ale pierwotnie miał to być budynek milicyjny. Milicyjny miał być, tak. No i później co? Jeżeli chodzi o dalsze sprawy, aha, w międzyczasie jeszcze powiat jak był, no ja to tak byłem związany z tą kulturą, prawda, bo ja od 50 roku już należałem do tych różnych, prawda, zespołów kulturalnych i tak dalej i organizowałem też to też razem. No i doszło do tego, że trzeba było, prawda, coś pomyśleć, żeby, bo powiat jest i ta kultura rosła wtedy. Więc doszłem do wniosku, że trzeba coś tutaj, coś robić. No i tak żeśmy porozmawiali, tak w Prezydium Powiatowej Rady, był taki zastępca przewodniczącego Widomski Jan, tak żeśmy z nim porozmawiali. Będziemy tworzyć budowę Domu Kultury. Ale co, pieniędzy nie było, wcale nie było pieniędzy, nie było nic. No to co, Dom Kultury, jak to utworzyć? No to pomyśleliśmy, że to trzeba stworzyć jakiś zalążek do tego. Więc stworzyliśmy taki komitet rozwoju kultury. Powiatowy Komitet Rozwoju Kultury. I ten Komitet Rozwoju Kultury w Banku tutaj Ludowym konto otworzył, prawda? Ale pieniędzy nie było, więc trzeba było się starać o pieniądze. Przewodniczący ten Jedomski został przewodniczącym tego komitetu, a ja zostałem skarbnikiem.
pod moim dozorem budował się dom kultury, prawda? Gromadzić pieniądze trzeba było przede wszystkim. No, już dostaliśmy z Ministerstwa Kultury dokumentację, prawda, całą na budowę i tak dalej tego budynku, bo tu przyjeżdżał taki ten architekt, prawda, i tak dalej. To on to jednym z dokumentacji nam sporządził. Ale pieniędzy nie było, ale trzeba było już zacząć, więc jeszcze co chodziło. W tym czasie, w 56 roku, w październiku, takie było, ja bym to powiedział, taka odwilż polityczna była. Gomułka przyszedł na tron, to wtedy się rozluźniło. Wtedy w komitecie powiatowym naszym wyrzucili po prostu tego sekretarza, bo był taki draniowaty, a taki był dali na miejsce jego młody chłopak tego, młody, prawda, no żonaty był, ale porządny taki chłop, przystępny, że można było z nim wszystko załatwić. Nie był zbychawy. Proszę? Zbychawy był? Nie, to nazywał się Dąbrowski, ale nie zbychawy. Nie wiem, gdzie on teraz jest. No i prawda, z nim żeśmy załatwiali, prawda, ten i Dom Kultury. No, przyznał, że to trzeba robić, no ale jak, gdzie te pieniądze? Ja mówię, jak było to rozmiękczenie takie tego polityczne. Ja wtedy, no, jedna firma, pieniądze macie na budowę Domu Kultury? Mówię, no nie mamy, to nie będziemy rozpoczynać. Aż nareszcie tutaj budowali, firma budowała dom towarowy. Więc ja do tej firmy, do kierownika się zwróciłem, mówię, no niech pan buduje pan tutaj to i Dom Kultury może. A tak pomyślał, a pieniądze macie? Ja mówię, to nie mam. Ale Gomułka, wierzę w to. No i tym sposobem, prawda, przyjął to bez pieniędzy. Ja pieniądze natomiast zgromadziłem, dużo pieniędzy. Bo miałem dobre stosunki z sekretarzem prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Miałem może dobre się pana stosunki. Trochę bali przez to nazwisko. Proszę? Może się trochę pana bali przez to nazwisko. Nie bali, tylko chodziło o co? Bo pierwszy Gomułka... Pierwszy sekretarz Gomułka. Pierwszy sekretarz, od jak wszedł w październiku z więzienia, prawda, to każdy myślał, że będzie już tutaj, zresztą Gomułka od razu zlikwidował te spółdzielnie produkcyjne, powyrzucał dużo tych sekretarzy, pozmieniał, w wojsku też pozmieniał, taki Grabarski, Janek był w KBW, to wyrzucili go, bo to był wielki partyjniak taki, tak pozmieniali. Ale co, wtedy byłem na takim przeszkoleniu w tym czasie, jak Gomułka przyjechał w Warszawie, mieliśmy sekretarzy powiatowych rad, takie przeszkolenie. I akurat byłem na tym wiecu pierwszym, jak Gomułka tam przyjdzie, Pałacu Kultury miał tam. No to każdy myślał, że tutaj już to, ale później za 3 dni już przyjechał Chruszczow. Przyjechał i za gębę Gomułkę wziął. I już inaczej. Już ta wilgotność się skończyła i znów ta partia się zaczęła tego mnożyć tam. Także w tym czasie to skorzystało to, że prawda, ten Dom Kultury przyjął do budowy właśnie to przedsiębiorstwo. To samo przedsiębiorstwo, które budowało Dom Towarowy. Dom Towarowy. A jak się udało te pieniądze znaleźć? A teraz pieniądze. Trochę zbierałem, a to po tych gminnych spółdzielniach, bo to powiatowa Komitet Rozwoju Kultury, prawda, to po powiecie jeździło się. A to gdzieś tam, a to w banku w Strzyżewicach, a to z tego banku trochę, no prezydium powiatowej rady tam bardzo szybko trochę dał. Ale najwięcej pieniędzy to otrzymałem z Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady, bo oni dysponowali funduszem
tak zwany SFOS, Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. O. Mhm. I z tego funduszu dużo dostałem tyle pieniędzy, ile już trzeba było na wykończenie tego. W każdym bądź razie wykończyłem. No, w każdym bądź razie, ale to było jeszcze już było, jak zostałem przewodniczącym tym Miejskiej Rady. Aha, jak powstała ta Miejska Rada? Bo Bychawa jeszcze nie odzyskała praw miejskich, tak? Dopiero później. Tak, dopiero później. Znaczy się, to Dom Kultury rozpoczęto jeszcze jak powiatowy, a Miejskiej Rady jeszcze nie było. No ale co? Doszliśmy do wniosku, ja i przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady, że Bychawa nie może być Chorotu powiat taki, nie może być osadą, bo cały czas osada i osada, żeby jakimś miastem tu stworzyć. No doszliśmy do tego wniosku, że no, trzeba coś o tym pomyśleć. Ja pojechałem do Wojewódzkiej Rady, do tego sekretarza Zająca. Z którym taki, się pan dobrze znał. Co ja się z nim dobrze znałem. On mi wszystko doradził, co trzeba zrobić, jaką petycję i tak dalej, co w tej petycji, żeby tego. I spróbujcie, mówi, pojechać. My wam też zaakceptujemy tą waszą petycję, tylko oczywiście rozpoznamy, co wyście tam napisali, prawda, mm-hmm. i tak dalej. Zaakceptujemy i może i komitet zaakceptował. No i no parę dni mi to zajęło, tą petycję stworzyć, bo to... A w którym roku rozpoczęliście państwo starania o odzyskanie tych praw miejskich? Więc właśnie, jak już była gotowa ta petycja, to wtedy ja z przewodniczącym Skifrem pojechaliśmy do Warszawy. Woził nas ten, bo to tylko jeden samochód był do dyspozycji Powiatowej Rady. Martyna tu taki nas woził, prawda? To Warszawa była, czy jaki to był samochód? Z Warszawa. No i do Warszawy pojechaliśmy do premiera, żeby się dostać. No i pojechaliśmy, prawda, Jaroszewicz, premier, prawda. Owszem, przyjął nas poza kolejnością, bo powiedzieliśmy, że to jesteśmy z daleka i tak dalej. Przyjął nas, no w jakiej sprawie. No i pokazaliśmy tą petycję. No powiedział, prawda, co, jak tego, dowiedział się, poprosił kogoś tam z tego wydziału administracji tej. Mówi, zbadajcie to dokładnie, tą petycję i zajmijcie się to od razu tą sprawą. No i tak wyszło, że jak byliśmy w czerwcu w 1957 roku, to już w listopadzie, 11 listopada, już w Dzienniku Ustaw się okazało, że Bychawa będzie miastem od 1 stycznia 1958 roku. O. No i wtedy, prawda, już w 1958 roku dostała to, tego. Otrzymała, odzyskała prawa miejskie, prawa i miejskie utworzono tak. No, Radę Miejską. Mnie, tak? No, na Prezydium Miejskiej Rady, no kogo? Wybrali mnie, powiedzieli tak, szkoda, ty się starałeś, to teraz bądź przewodniczącym. Ja owszem, zgodziłem się na to, bo tak, byłem sekretarzem, dostawałem 800 zł miesięcznie, a przewodniczący Miejskiej Rady Prezydium miał 1100 zł, czyli 300 zł więcej. Zysku. Trochę inna rzecz, że roboty było więcej jak tutaj. No i zająłem się wtedy już, to prawda, i kończyłem tę budowę tego Domu Kultury i tak dalej. I w 62 roku, znaczy w 60 roku, jak rozpoczęto Dom Kultury, budowę, to w 62 już był gotowy. Akurat dożynki były w 62 roku, wojewódzkie dożynki, wojewódzkie tu w Bychawie. I wtedy uroczyste otwarcie było Dom Kultury, prawda? Powiatowego. Mm-hmm. Powiatowy Dom Kultury się nazywał wtedy. No i prawda,
Tak zostało. A w międzyczasie, jak już ja zostałem tym prezydium miejskiej rady, przewodniczącym, dużo ludzi przyjechało, jak to się mówi, do pracy, do powiatowej rady i tak dalej. Nie mieli mieszkań. Tego, no trzeba było tworzyć tutaj jakoś, myśleć o mieszkaniach. No to jak budował Dom Kultury, to przedsiębiorstwo, to zleciliśmy, prawda, budowę domów tych komunalnych. Przy dzisiejszej ulicy Partyzantów. Przy ulicy Partyzantów, tak. To domy kulturalne. Komunalnych. Potem co? Dużo placu było tego niezabudowanego, tutaj począwszy od liceum, aż prawie po wzdłuż tej rzeczki, tego placu, gdzie targowica była i tak dalej, był pusty plac, tylko weterynaria, co stała na tym placu. To od gimnazjum, od liceum do weterynarii, plac, chcieliśmy na tym placu budować domy. Tak nie wolno, nie dawali pozwoleń w ogóle prywatnie, żeby budować, bo zresztą wszystko było na przydział. Deski, nie deski, prawda, cement, prawda, w ogóle te materiały budowlane, wszystko było na przydział, cegła i tak dalej. Nikomu, prawda, i nie dawali tego. To co, trzeba było tworzyć taką spółdzielnię budowy domków jednorodzinnych. A jak spółdzielnia, to już dla spółdzielni było wszystko. To już była inna rozmowa. Inna rozmowa była. No i co, Miernicze porobili te już od liceum do weterynarii, prawda, porozbili te... Podzielili działki. Plan na działki. Było 25 i coś działek, prawda, i tak dalej. No i ja komunikat, kto chce do tej spółdzielni się zapisać. No tam każdemu się znaleźli się ludzie, co się chcieli. Mało tego, że dostali działki, to za działki trzeba było zapłacić 2000 zł za działkę dla gminy. No i jeszcze mało co, dostali jeszcze pożyczkę na 25 lat, 110 tysięcy, a 110 tysięcy to był, cały domek kosztował tyle wtedy, o. To kosztory z tego domku dostali pożyczkę na 25 lat. Każdemu to się opłacało, bo to na 1% tylko. No ale co, póki się zaczęło budować... Czyli wszystkie te domki budowała później jedna firma? Nie, póki się zaczęło budować, trzeba było mieć własność, żeby to sprzedać. Nie ma nigdzie własności. Co ja się ochodziłem po Lublinie i tu po tych różnych w ogóle instytucjach. Nie było tytułu. W sądzie, w archiwum notarialnym też nie było właściciela na to. W końcu gdzieś dostałem taką wiadomość, żeby dowiedzieć się w wojewódzkiej bibliotece. A biblioteka wojewódzka była gdzieś tutaj, no, zapomniałem tę ulicę. Tam poszedłem, wtedy wojewódzkiej, no i coś o Bychawie tam mówią, zobaczymy, coś tam pisze o Bychawie. I jeden ktoś tam pisał, że ten plac należał do, miało własność wspólnota gromadzka. A wspólnota gromadzka to te były te pole jak Kostrzewa, prawda, i tako, i tutaj po cała to, te pola, co były już pod Gałęzów tam podchodziły, to była wspólnota gromadzka. No trzeba byłoby zrobić zebranie, żeby ta wspólnota na zebraniu uchwaliła, prawda, dała uchwałę, że to przedzielają, prawda, oddają własność dla gminy. No pierwszy raz to zebranie nie udało się, bo paru było przeciwnych, nie, ale drugi raz, prawda, namówiłem tego Kostrzewę, starego Ludwika Kostrzewę. On taki był tutaj trochę uważany tutaj między tym środowisku.
tak trochę mówił tego, tamtego, śmiechu, zrobiliśmy drugi raz. No i zgodzili się. Zgodzili się, podpisaliśmy umowę, prawda? I ten grunt przeszedł na własność miasta, gminy. Żeby to tak przeszło to. Ja do sądu, prawda, dałem to, no i sąd później dał ten postanowienie sądowe, że i na mnie to przepisali, na moje nazwisko, ten cały plac. Ja myślę, co tu robić? To ja szybko, prawda, od razu to na gminę, prawda. No i gmina dopiero zaczęła sprzedawać, bo znaleźli się. I zaczęliśmy budować. Rozpoczęcie budowy było gdzieś w 59 roku. Także w 60 roku już, pod koniec 60 roku, to już domki prawie stały. No niektóre jeszcze nie w pełnym tym, ale już prawie stały. Tak. Ja sam nawet, jak się tam pobudowałem też. I do dzisiaj tam pan mieszka. To w 60 roku już się wprowadziłem do tego, bo pierw mieszkałem na Grodzanach u teścia tam. U kawały, a też mieszkał jak szpital na dole, to na górze były te domki, to domek, prawda, i to tam... A później, panie Zdzisławie, bo tak, no, była ta budowa osiedla, była budowa Domu Kultury i później pan nadal pracował w powiatowej... A teraz tak, jak Dom Kultury stanął, no to co mnie na kierownika Domu Kultury. No i do tego właśnie chciałem jeszcze, no, ten wątek jeszcze zaczepić. I kierownikiem Domu Kultury. No ja oczywiście... To był 62 rok, Tak, rozbudowywałem dalej, prawda. Kawiarnię się stworzyło, to kawiarnię objął gminna spółdzielnia. To co wieczór była kawiarnia czynna. I tu, gdzie ta kawiarnia, to zawsze co wieczór odbywały się... No, spotkania, prawda, różne, a przeważnie potańcówki i tak dalej. Stworzyłem orkiestrę pod dyktando Budzyńskiego, Antka Budzyński, który mnie orkiestrę stworzył taką. I co wieczór ta orkiestra, prawda, grała. Nawet Wacek ten Nawrocki, prawda, był. Członkiem tej orkiestry. Był też, na trąbce grał. Później ten, co ma ten pan Szewczyk. Szewczyk też. O, także... A to widać, to proszę państwa widać na nagraniach, jakie pan Zdzisław wykonał w roku 65 i które też będą udostępnione za pewien czas, powiem premierę. Będziemy te filmy wyświetlać. I właśnie ten zespół, o którym pan Zdzisław wspomina, jest... Występy tego zespołu są na tych nagraniach z lat 60. nagrywanych kamerą. Ale kontynuujmy o tym... tę opowieść jeszcze o tym powiatowym Domu Kultury. Czyli utworzono kawiarnię, utworzono ten zespół, odbywały się wieczorne spotkania. No i co trzeba było? Kino też od tego. To kino nie było Domu Kultury, tylko kino było Wojewódzkiego Zarządu Kin. I oni, prawda, tu kino otworzyli, tylko myśmy salę wydzierżawili im, prawda, Dom Kultury wydzierżał. I kierownikiem kina była pani Orłowska Barbara, no, i była pod zarządem już Wojewódzkiego, także do nas nie należała. A myśmy wtedy to tak, jak ja kierownikiem zostałem, to była zastępca pani Warpas, moim zastępcą. Księgowa była pani Maria Wąsik, no był woźny i palacz. Było nas do tej roboty czterech ludzi, prawda. No oczywiście amatorzy byli, prawda, którzy przychodzili tu tego. Stworzyłem w Domu Kultury, zresztą tam chyba nagrane gdzieś jest zespół tańca, zespół teatralny, zespół, chór, żeśmy duży chór wtedy początkowy zrobili, było 40 osób w chórze. Daniło Jerzy, prawda, mój kolega, prawda, prowadził ten chór.
Także było wtedy, dla Bychawy było coś wtedy. Także starsze osoby przychodzili, prawda, no i prawda, ten seniorzy i tak dalej. To wszystko żeśmy to razem organizowali, te sprawy. Życie kulturalne. A panie Zdzisławie, jeszcze do którego roku pan tutaj pracował w Domu Kultury? Teraz do Domu Kultury, tak 61, 62, do 63. Później, no, wyszła taka sprawa, że zmieniali, bo to zmieniali, a to to, a to to. W tym Domu Kultury to dużo tych kierowników się zmieniło, aż został pan Piotr do ostatnim teraz. A tak to chyba z 10 się pozmieniało wtedy. No a ja przeszedłem wtedy tak powiatowy zarząd PCK był. Czyli co to było? To było PCK, Polski Czerwony Krzyż. Czyli tak jak dzisiaj, Polski Czerwony tak, Krzyż. Tak, tak. To zarząd powiatowy był. Ja byłem kierownikiem tego zarządu, prawda? To miałem wtedy biuro, tu gdzie Wydział Zdrowia, prawda? Tam, w PCK. A w tym PCK pracowałem chyba 2 lata. Później przeszedłem na kierownika LOKU, zarządu... Ligi Obrony Kraju? Liga Obrony Kraju, tak. Był zarząd powiatowy Ligi Obrony Kraju. I mieliśmy swoje biuro u Holwega Edwarda, tam w podwórzu taki barak taki był. Tam mieliśmy swoje biuro, prawda, w tym biuro. I tam do końca powiatu tam byłem już, w tym LOKU. Jak się powiat skończył, to ja przyszedłem do gminy i spółdzielni. Byłem kierownikiem ostatnio. Byłem kierownikiem Arkadii Żywienia Zbiorowego. I na emeryturę w 80 roku poszedłem już na emeryturę. No to już pan jest 41 lat na emeryturze. Tak. A panie Zdzisławie, więcej, przepraszam, to co ja, nie, dobrze mówię. Panie Zdzisławie, a niech nam pan jeszcze powie na przykład takie wydarzenie, obchody tysiąclecia państwa polskiego. To był rok 1966, bo mamy to na nagraniach, widać taką paradę. Pamięta pan te wydarzenia z 1966 roku? Ja wtedy nagrywałem, bo ja w Domu Kultury prowadziłem zespół fotograficzno-filmowy. I ja te wszystkie uroczystości nagrywałem na film, prawda, na zdjęcia i tak dalej, na film. To gdzie tylko jakie tam, czy ma pan te filmy, czy nie, czy prawda, Ryszek ma, mój ten syn, te filmy może. To wszystko były te moje nagrania, te czyny społeczne i tak dalej, gdzie się to robiło. To ja to wszędzie z tym chodziłem i nagrywałem wtedy. Chciałem pana, panie Zdzisławie, jeszcze zapytać, no bo przez te wszystkie lata, no pan był na takich stanowiskach kierowniczych, zarządzających, na stanowiskach takich odpowiedzialnych. I tak, jak to środowisko tutaj się integrowało? Uczestniczyliście państwo w jakichś, nie wiem, wyjazdach, wycieczkach, balach, spotkaniach. Chodzi mi tu o takie życie towarzyskie, jak to w tych latach 60. i 70. w Bychawie wyglądało. To wyglądało tak, zależy jaka, gdzie kto pracował, prawda? A przeważnie zakłady pracy organizowały. Taka gminna spółdzielnia dużo wycieczek robiła, prawda? Później powstał filia tych, jak to się nazywali, przedsiębiorstwo remontów komunikacji czy coś, na Podzamczu to, samochodowych, coś, przedsiębiorstwo, tam filia i ona teraz tam prywatnie ktoś to przejął. Później była taka ta filia Łukowskich Zakładów Obuwia, prawda? Tak jest. O,
No to oni organizowali, często organizowali te wycieczki, prawda? No i bank, prawda, organizował wycieczki, nawet zagraniczne i tak dalej, także tego. No te no, zabawy, dużo zabaw się robiło, prawda, w domu, jak Dom Kultury już powstał. To tam ta sala była do dyspozycji, prawda, i tak dalej, także. I to tutaj się odbywało. A panie Zdzisławie, a później jak to miasto zaczęło się tak rozwijać, w momencie kiedy utworzono powiat, zaczęły wznosić się budowa tych bloków komunalnych, budowa osiedla, budowa domu kultury, budowa siedziby powiatu, komisariatu milicji, czyli te wszystkie budynki, które do dzisiaj funkcjonują, istnieją. Czy to społeczeństwo zaczęło się bogacić, czy nie wiem, zauważaliśmy już więcej samochodów na ulicach, że to życie miejskie wyglądało inaczej, no bo opowiadał pan, jak jeździliście po te słupy do tych lasów, końmi wszyscy, jeszcze jeden samochód właściciela cegielni, a później właśnie w latach 60. w drugiej połowie już było taki przeskok cywilizacyjny troszeczkę widać? Jeszcze nie bardzo. Jeszcze nie bardzo. Dopiero w latach już 70., prawda, szczególnie w 80. latach, to się już widać, to było i te samochody, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także to było widać już. A tak to jeszcze to słabo to było tutaj. Przeważnie, no konie, to przeważnie były konie, a teraz konia nie zobaczy. A teraz zobaczy. Konia ciężko znaleźć. A co nam może pan jeszcze opowiedzieć o budowie drogi łączącej z Lublinem? Bo zaczęliśmy od tego, że ten bruk w Bychawie na początku, jeszcze przed w latach 40, drugiej połowie lat 40. był w stronę Niedźwicy. Tylko, a tej najbardziej uczęszczanej drogi Bychawa-Lublin przez Bychawkę. A teraz przez Bychawkę to lata były, proszę pana, 70. Dopiero zaczęli budować tu, utwardzać. Mhm. Ale a wcześniej tam był ciąg taki, droga, nie wiem, polna? Więc droga była, owszem, tylko nie zabudowana, tylko bruk był tylko do cmentarza, a później już ta droga polna była nie brukowana. Jednym sobie, jak był deszcz i coś, to w błocie to wszystko. Wszystko w błocie. Przez Bychawkę i tak dalej. A jeszcze takie może jedno pytanie. A jeszcze w samej Dąbrowie to też przez las była droga, tylko przez las. Przez las był bruk. Droga była brukowana. A tutaj już nie było. Tu nie było. Czyli tak naprawdę cały ten ruch z Bychawy do Lublina odbywał się przez Niedźwicę. Mało tego. Prędzej jeszcze było dobudowane było trochę bruku. Jak pszczela wola. Tutaj ze Strzyżewic przez Piotrowice, tutaj nie. Więc jechało się przez Strzyżewice na Piotrowice, Pszczela Wola i... I do Lasu Dąbrowy, bo tam znowu był... I tak, i tam była droga już brukowana. A tu jeszcze od tej, od jak to się nazywa, ten, no, ta miejscowość na rogu. Jak tu Szyżywice w lewo jest, te znaczy Pszczela Wola w lewo, tak? Żabia Wola, Polanówka. O, Polanówka. Polanówka, o. To do Polanówki później tego, tu był bruk, a później już dalej nie było. I zakręcało się na Piotrowice. A panie Zdzisławie, to koło takie filmowe, które działało w tym Powiatowym Domu Kultury, przez ile lat pan to prowadził? Jesteśmy... Klub fotograficzno-filmowy? Tak. To ja jeszcze długo prowadziłem, jeszcze nawet w Lidze Obrony Kraju pracowałem, to jeszcze to prowadziłem. Bo miałem ten pokoik, prawda, ja tam... Kierownicy się zmieniali, a ja ten klub prowadziłem. I w którym to pomieszczeniu było? Na Proszę, górze? Na górze, w tym budynku? Na górze, jak ta sala na górze widowiskowa i tam ostatni pokoik taki na prawo. Ten malutki? Malutki tam.
Tam miałem cały tam swój ten sprzęt. Dobytek ten. A jak się udało te kamery wtedy zdobyć? No w latach 60. kamera to była taka rzecz nieoczywista dla wszystkich. No jakoś zdobyłem. To była 16 kamera. Także film 16 była. To mówimy o rozmiarze klatek 16? Tak, tak, tak. I jakoś zdobyłem. A gdyby miał pan takiej jedno, pana zdaniem oczywiście, jedno największe wydarzenie w tej historii Bychawy, którą pan pamięta, czyli tam od tego 47 roku do roku tam powiedzmy 80, 90, do tych czasów współczesnych, taki jakiś jeden przełomowy moment, czy coś panu, ma pan jakieś takie skojarzenie, że co było takim kamieniem milowym dla tego miasta? No, szczególnie powiat. Utworzenie tego powiatu. Było to dopiero się zaczęło, jak był powiat, bo żeby już, że jakby powiatu nie było, to by nie byłoby miasta. I całe szczęście, że jak mówię, pojechaliśmy do premiera. Jakbyśmy nie pojechali, to nikt by się tym nie zajął, a powiat jakby się skończył, to nie byłoby miasta. To całe szczęście, żeśmy jeszcze pojechali i już powiat długo nie był później. Powiedz się skończy, ale miasto zostało. Ale miasto zostało. O. A panie Zdzisławie, w opowieściach tutaj różnych mieszkańców jeszcze pojawia się czasami taki wątek torów kolejowych w Bychawie. Że miały być budowane, a nie zostało to zrobione. Czy coś pan na ten temat wie? Proszę pana, to taka fantazja była, bo to specjalnie, bo teraz się znów okazało, prawda, że ma być prowadzona autostrada połączona, prawda, jak Świebodzin, później tu dalej, autostrada numer 2. Jednym słowem, ma przejechać tutaj, znów wtedy, jak ona leci, jak poleci gdzieś ta Lublin i tu przy samej Bychawie ma jechać ta. A czy ona będzie, to też nie wiadomo. To samo było wtedy z tą koleją, ale to nie było powiązania tutaj takiego, bo kolej była tylko w Niedźwicy, prawda, no niby te 16 kilometrów, ale przez Bychawę to gdzie by tutaj, ja nie wiem. Rozumiem, po prostu pytam o to, bo... Bo z Kraśnikiem to jest, Lublin ma z Kraśnikiem, prawda? Połączenie ma. A tutaj przez Bychawę, no to z kim by tutaj... Rozumiem, dobrze, no to dziękuję za tą opowieść. A dla pana, może tak na koniec, żeby jakąś taką miłą puentą zakończyć. Dla pana tak prywatnie, przez no, ogromny czas pięknego życia tutaj w Bychawie pracy, pana osobiste najważniejsze wydarzenie, dokonanie, jakiś moment w życiu taki szczególny, który jest dla pana? Z czego ja zadowolony jestem? Co do Bychawie zrobiłem? Spółdzielnia do domków jednorodzinnych, bo ja otworzyłem tą spółdzielnię. I to pierwsze osiedle powstało. To osiedle powstało. To tylko dzięki mnie, bo na mnie ten plac sąd przypisał, prawda? Także to jest... Dom Kultury to moja tylko sprawa jest. To. O. No i że... A szczególnie, że miasto Bychawa ma. To jest najważniejsze, te trzy momenty takie. Wspomniał pan księdza Maja. Tak. W tych trudnych czasach wtedy dla kościoła, jak on sobie z tym radził? Jakim był księdzem? To był ksiądz, no, to najlepszy był ksiądz, jaki tylko, bo po nim przyszedł taki z Kraśnika poszedł, a później Bereza przyszedł, to Bereza to był, ach, okrutny był, a ten Maj to był naprawdę dobrym księdzem był. To był prawie, jak opisuję tego księdza Kwiatkowskiego, podobnie był Maj taki, prawda, wtedy. Ja, będąc przewodniczącym miejskiej rady, przyszedł ksiądz Maj
do mnie, do kancelarii. Mówi: panie przewodniczący, chcę ogrodzić kościół. A kościół był grodzony wtedy taką siatką, to drutem kolczastym, to w ogóle ta siatka porozrywana była dookoła, dołem tutaj i tak dalej. Nie było tego muru wcale. Chcę ogrodzić. Ja mówię: proszę bardzo, nawet pożądane by było, prawda, żeby zezwolenie pan dostanie, na pewno ksiądz dostanie. No ale ksiądz mówi: no jakby tak pan ze mną przeszedł, zobaczyć, prawda, jak to by wyglądało. Ja mówię: proszę bardzo. A to był akurat dzień targowy we wtorek. I to normalnie z księdzem idę, prawda, w dzień sobie tego i tego. Ja później przychodzę z powrotem, już jestem w biurze z komitetu tego. I do mnie ten sekretarz: o, przewodniczący, co, z księdzem sobie spacerujecie po mieście? Ja mówię: nie spaceruję, ja tylko poszedłem urzędowo. Mówię: jak to urzędowo? Mówi: to księdzem urzędowo tego. Zaczął mi tam to wymyślać. To już było takie właśnie powiedzenie, że to z księdzem Majem tego chodzę. A ksiądz Maj to był porządny. Proszę państwa, w tym bardzo długim odcinku swoją opowieść o Bychawie przedstawiał pan Zdzisław Gomułka w doskonałej formie i kondycji. W sierpniu skończył pan Zdzisław 97 lat, więc życzymy dużo zdrowia i siły na kolejne lata i mam nadzieję, że za 3 lata się spotkamy z jubilatem setnej rocznicy urodzin. Może jeszcze nam wtedy pan coś opowie. Bardzo państwu dziękujemy.